Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie w ostatnią niedzielę Wielkopostną, w niedzielę palmową, w kolejnym kazaniu do okienka, czyli w CNN. Zaczynamy oczywiście od fragmentu z dzisiejszych czytań. Mamy dzisiaj ogromne bogactwo czytań, bo jest Ewangelia na początku, potem czytania, potem bardzo długa Ewangelia opisująca mękę pańską. Chciałbym, żebyśmy się dzisiaj skupili na fragmencie z księgi proroka Izajasza, na pierwszym czytaniu. Proszę, posłuchajcie. Z księgi proroka Izajasza. Pan Bóg obdarzył mnie językiem wymownym, bym umiał pomóc strudzonemu, krzepiącym słowem. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem, ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Moi drodzy, dzisiaj liturgia słowa, tak jak już mówiłem na początku, jest tak bogata, że aż trudno cokolwiek wybrać, a tak naprawdę w ogóle to dzisiaj powinno się jak najmniej mówić. Dlatego, że kiedy Kościół czyta mękę pańską, robi to zawsze w niedzielę palmową, potem będzie to oczywiście robił w Wielki Piątek, to tak naprawdę trzeba skupić się na niej. Tak naprawdę nie potrzeba bardzo wiele słów, żeby o niej opowiadać, tylko po prostu się trzeba w nią wsłuchać. I chciałbym dzisiaj krótko, i chciałbym wam dać pewien pomysł, pewną może wskazówkę, może komuś to się przyda, na to, jak przeżyć najbliższy tydzień. Dlatego, że moi drodzy, te dzisiejsze czytania sprowokowały mnie do pewnej wizji, do tego, jakby do czego nas Kościół tą liturgią zaprasza, żeby w taki sposób przejść przez Wielki Tydzień. Od czego to się, moi kochani, zaczyna? Zaczyna się od bardzo ładnego słowa w tym fragmencie u Izajasza, kiedy prorok pisze o tym, że chce przyjść z pomocą, oczywiście to jest proroctwo o Panu Jezusie, ale że chce przyjść z pomocą tym, którzy są strudzeni. Kochani, to jest słowo klucz do tego, żeby zrozumieć Wielki Tydzień, żeby w ogóle zrozumieć Triduum Paschalne i żeby w ogóle zrozumieć sprawę zbawienia. Dlaczego? U Izajasza, tam gdzie jest słowo strudzony, jest słowo jałowy. W sensie chodzi o określenie ziemi. Izajasz się posługuje takim słowem, które określało ziemię, która wielokrotnie już była uprawiana, która była tak bardzo eksploatowana, że w pewnym momencie stała się jałowa. Ci z was, którzy się pewnie znają może trochę więcej na rolnictwie, pewnie takich niewielu, ale trochę pewnie jest, to wiedzą, że gleba potrzebuje raz na jakiś czas jakiegoś odpoczynku, że nie można, że tak powiem, ciągle jej eksploatować. Ona potrzebuje również chwili oddechu. I gleba, która jest nieustannie wykorzystywana, nieustannie orana, siana, zbierana i tak dalej, w pewnym momencie się wyjaławia, w sensie traci wszelkie możliwe zdolności do życia. Po prostu już nie potrafi rodzić żadnego życia. I Izajasz używa tutaj w tym fragmencie właśnie tego słowa. Mówi o człowieku, mówi o takim rodzaju człowieka, który jest jak wyjałowiona ziemia. Kochani, dla mnie osobiście to jest jeden z piękniejszych, z najpiękniejszych obrazów opisujących, jakby co może cierpienie, życie, zło, smutek, nieszczęście zrobić z sercem ludzkim, zrobić z człowiekiem. Znam bardzo wielu takich ludzi, sam myślę, też doświadczałem takich momentów w życiu. Mnóstwo takich ludzi przychodzi do mnie, do spowiedzi, na rozmowy i tak dalej, którzy są tak, no właśnie, zorani życiem, dosłownie, zorani życiem, że są już jak taka jałowa gleba. Nie chodzi o to, że nie próbowali w życiu rodzić i że nie rodzili. Wydali w życiu bardzo dużo dobrych owoców, ale oranie tej gleby, nieustanne burzenie tych, że tak powiem, grządek, ciągłe wywracanie tej ziemi do góry nogami, jechanie jakimiś ostrymi narzędziami po tej glebie, ciągły taki kołowrót trudności, zmagania, nieszczęść, cierpienia, podnoszenia się, upadania, powstawania i tak dalej, doprowadza czasem serce ludzkie, a myślę nawet, że nie czasem, do takiego miejsca, gdzie człowiek po prostu jest już tak wyjałowiony, tak żaden, że po prostu nie ma w nim życia. Moi drodzy, najbliższy tydzień, Triduum Paschalne, które będzie i to, co oczywiście jest ich sednem, czyli męka i śmierć Pana Jezusa, to jest zaproszenie Pana Boga dla takich ludzi. Bóg przyszedł na świat i umarł za ten świat,
Właśnie po to, żeby spotkać takiego człowieka, w którym nie ma już życia. Takiego człowieka, który jest totalnie wyjałowiony. Kochani, dzisiaj na początku tego Wielkiego Tygodnia Kościół nam daje właśnie w tym czytaniu taki obraz: wszyscy, którzy jesteście wyjałowieni, wszyscy, którzy macie już dość, wszyscy, którzy jesteście już po prostu strasznie umęczeni cierpieniem, samotnością, bólem, nieszczęściem, złem, grzechem i tak dalej, dla was jest ten tydzień. I co trzeba, kochani, zrobić w tym tygodniu? No, w taką glebę da się, moi drodzy, zasadzić tylko jedną roślinę, jeśli tak mogę powiedzieć. Na tej glebie nic nie wyrośnie. Gdybyście na takiej glebie posadzili cokolwiek, ja myślę, że to jest doświadczenie bardzo wielu ludzi, że można się już tak wyjałowić, że kiedy człowiek próbuje już cokolwiek zrobić, jakkolwiek się ruszyć, to już nie potrafi. I na tej glebie sadzenie jakichkolwiek roślin, drzew, czegokolwiek nic nie daje, bo one natychmiast usychają, bo w tej glebie nie ma życia. Jest tylko jedna roślina, albo raczej oczywiście jedno drzewo, które może na takiej glebie zapuścić korzenie, bo ono działa odwrotnie niż wszystkie inne rośliny i drzewa. Chodzi oczywiście o drzewo krzyża. Dlatego, że wszystkie inne rośliny działają w ten sposób, że ciągną swoje życie z ziemi, że pobierają soki z tego, co mają w korzeniach. I to jest normalna, naturalna kolej rzeczy. Jest tylko jedno, zupełnie dziwaczne, po prostu zupełnie odwrotne drzewo, które działa inaczej. Kiedy się je zasadzi w jakiejś glebie, kiedy się je zasadzi, to ono wpuszcza soki w tą glebę, a nie pobiera. To jest zupełnie inne drzewo. Ono nie bierze z tej gleby, w której jest zasadzone, tylko nieustannie przekazuje tam wszystkie swoje soki życia. Kochani, ten najbliższy tydzień to jest tydzień krzyża. Właśnie dlatego dzisiaj czytamy Mękę Pańską. Już sobie stawiamy ten krzyż jakby w centrum całego tego tygodnia. O to będzie w ogóle chodziło aż do tej nocy paschalnej. Krzyż będzie w centrum. I kochani, to co trzeba w tym tygodniu zrobić, to trzeba zasadzić ten krzyż w swojej glebie. Co to znaczy? To oczywiście znaczy bardzo wiele rzeczy, ale chciałbym wam podać jeden pewien sposób na to, jak to zrobić w tym tygodniu, jak to przeżyć, w sensie jak spróbować rzeczywiście to drzewo zasadzić. Zobaczcie, napisane było dzisiaj w tym fragmencie Izajasza, dlatego on mnie tak prowokuje, że Pan Bóg codziennie rano pobudza ucho tego kogoś do słuchania. Mówił na początku, że chce mu dać słowo takie, które będzie pokrzepiało tą glebę i to słowo, no wiadomo, że musi wejść uchem i Pan Bóg codziennie chce pobudzić to ucho, żeby to słowo mu przekazać. To jest w ogóle u Izajasza bardzo ładnie napisane. Izajasz miał fantastyczny język, bo Izajasz pisze o tym, że Pan Bóg codziennie rano zrywa mu ucho, czyli tak jakby Pan Bóg go brał za ucho i go ciągnął za to ucho, mówi słuchaj, słuchaj. No się brał mu to ucho, bo widział, że jemu się nie bardzo chce słuchać, że on nie ma na to ochoty. I Pan Bóg mu codziennie zrywa to ucho, wręcz go tak ciągnie za to ucho, żeby mu mówić te słowa. Kochani, co to znaczy w takim razie w tym tygodniu? Otóż potrzebujemy w tym tygodniu zasadzić w sobie, w swoim uchu drzewo krzyża. I mam dla was bardzo prostą propozycję w związku z tym. Kochani, mamy w Ewangeliach, we wszystkich czterech, opisy męki Pana Jezusa. Każdy ewangelista, chociaż oczywiście piszą o tym samym, opisuje to trochę inaczej, z własnymi szczegółami, z własnymi spostrzeżeniami, widząc z różnych punktów widzenia. Kochani, jeżeli chcecie Wielki Tydzień, a szczególnie też Triduum Paschalne, aż do Wigilii Paschalnej, przeżyć sensownie i sprawić, żeby do waszej wyjałowionej gleby dotarło wreszcie jakieś życie, to spróbujcie w tym tygodniu, każdego dnia, zauważcie, każdego ranka, jak mówi ten fragment, otworzyć swoje ucho na Mękę Pańską. Co to znaczy? Spróbujcie przez cały ten tydzień, codziennie, czytać w kółko Mękę Pańską i zauważać różne momenty, różne słowa, różne wydarzenia, różne spotkania, różne rzeczy, które tam są. Kochani, te opisy są zazwyczaj bardzo długie. Dzisiejsza Ewangelia, jeżeli mam nadzieję, byliście w kościele, to wiecie, że trzeba było długo czekać, długo słuchać, aż się całą tą Ewangelię wyczyta. Kochani, tam w tych opisach Męki Pańskiej Pan Bóg przygotował dla każdego z was, dla każdej z was, jakieś słowo, które pokrzepi twoją jałową ziemię. Naprawdę. To będzie jakiś fragment, to będzie jakieś spotkanie, może o Piotrze, może o Judaszu, może o Panu Jezusie na krzyżu, może o ostatniej wieczerzy, może o sądzie przed Piłatem, może o sądzie u arcykapłanów. Gdziekolwiek, gdzieś tam w tej męce jest dla ciebie ukryte słowo, które jeżeli je zasadzisz w swojej jałowej glebie, to ono cię pobudzi do życia.
I kochani, w tym tygodniu tak naprawdę jest tylko jedno do zrobienia. Trzeba zasadzić w swoim sercu, a do serca się dociera przez ucho, krzyż Pana Jezusa. Zasadźcie ten krzyż Pana Jezusa. W takim sensie codziennie przeczytajcie jedną wersję któregoś ewangelisty, męki pańskiej, oczywiście nie tylko czytając, ale słuchając. Macie mnóstwo pytań, macie mnóstwo problemów, macie na pewno mnóstwo takich miejsc, gdzie oczekujecie Bożej interwencji, Bożego Słowa, Bożego pocieszenia. Dajcie Mu codziennie otwarte ucho na to, żeby słuchać. Zobaczcie, ten fragment właśnie jest o tym. On mówi, że Pan Bóg mi daje takie ucho, porywa moje ucho, a ja go nie zamykam, nie stawiam mu oporu, nie wycofuję się, tylko słucham. Kochani, On naprawdę przyjdzie. W tym tygodniu On przyjdzie właśnie przez to, że wam opowie o swojej męce, czyli zasadzi tą mękę w waszym sercu. Kochani, na wyjałowionej glebie może wydać owoce tylko jedno drzewo, bo ono wpuszcza soki w tą glebę. I to jest drzewo krzyża. Jeżeli chcecie ożywić swoje życie, chcecie ożywić swoją glebę, to potrzebujecie tylko tego jednego. Otworzyć, zerwać swoje ucho dzień w dzień i sadzić krzyż w swoim uchu, w swoim sercu. Zobaczycie, On wtedy przyjdzie. Ja wam tego nie opowiem teraz, w sensie z którym słowem On przyjdzie, dlatego ta męka jest tak wielka, dlatego tam jest tyle wątków, tyle spotkań, tyle postaci, żebyś ty mógł usłyszeć, mogła usłyszeć coś bardzo konkretnego do ciebie powiedzianego. Więc tylko jedna moja prośba, o tym dzisiaj to kazanie. Jałowa glebo, codziennie otwórz ucho i codziennie usłysz jeden opis męki Pana Jezusa. Następnego dnia następny, następnego dnia następny. Tak przeżyj ten tydzień. Pan Bóg przyjdzie do ciebie ze słowem, które pocieszy i użyźni i, co najważniejsze, ożywi twoją jałową glebę serca. I tak mam takie wrażenie, że to jest wszystko bez sensu, w takim sensie w tym tygodniu jest potrzebna cisza, jak najmniej słów, jak najmniej, w sensie ludzkich słów, bo oczywiście Pana Boga słów bardzo dużo nam jest potrzebne, ale jak najmniej ludzkich słów, więc w ogóle to nie słuchajcie tego kazania, wiem, mówię to na końcu, jak już posłuchaliście, ale zobaczcie, Pan Jezus sam na krzyżu powiedział tylko 7 słów, bardzo mało, bo to chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby ten krzyż, Jego słowo, zasadzić w sercu. Więc, broń Boże, nie wracajcie do żadnych moich słów, do żadnych moich kazań, tylko słuchajcie po prostu słowa, słuchajcie słowa o krzyżu, bo ono was ożywi. Dobra, najlepszej niedzieli, najlepszego tygodnia wam życzę, błogosławię, pozdrawiam z serca, ściskam, z Bogiem, pa!